Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Lankor. No i dzisiaj przychodzę do Was z małym poradniczkiem, no bo wiele osób się dopytuje o interfejs, jak sobie zmienić, dostosować do własnych potrzeb. Tak więc myślę, że przyjdę tutaj z pomocą, no i pokażę Wam, jak można sobie to wszystko poustawiać. Tak więc no generalnie wystarczy kliknąć takie coś jak Skill Cooldown Slot, macie to pod K, Edit UI. To jest jeden ze sposobów, żeby wejść tutaj w interfejs, no i po prostu możecie sobie edytować w jaki sposób chcecie. Generalnie, jeżeli chodzi o ustawienie HP baru czy staminy, no to musicie ustawić coś takiego jak Custom HP bar i wtedy będziecie mogli to edytować. W innym wypadku będziecie mieć takie coś jak w jednym miejscu, czyli w lewym górnym rogu. No i po prostu wygląda ten interfejs ładniej, ale niestety nie można go modyfikować, czyli za każdym razem trzeba będzie patrzeć w lewy górny róg. A jeżeli sobie ustawimy custom HP bar, to wtedy można. Nie, chcę tego jeszcze zapisać. To wtedy można sobie to ustawić w jakikolwiek sposób chcemy. Dodatkowo, jak widzicie, tu są różne okienka, czyli możecie sobie usunąć okienka. Jeżeli chcecie zachować FPS-y, bo niestety interfejs pobiera bardzo dużo FPS-ów, jeżeli powłączacie wszystko. Tak więc jak widzicie, większość z nich jest wyłączona, jak main quest, czyli nie widzę tego, ja ostatnio questami się nie zajmuję. Również można sobie włączyć coś takiego jak pokazywanie klawiszy, to na jednym z filmików też było. Właśnie można sobie patrzeć na klawisze, jeżeli chcecie robić sobie jakiś filmik. I generalnie jeszcze jest coś takiego jak quick sloty. Czyli tutaj możecie sobie zobaczyć, dodatkowo jest więcej quick slotów, 20 ich jest. Można sobie wszystkie powłączać. No i wtedy możecie sobie poustawiać cokolwiek chcecie, na przykład potionki, buffki czy skille. Generalnie, żeby to włączyć, musicie wejść w settings, interface. I tu będzie general simplification. Wydawało mi się, że to jest UI hotkeys, ale to jest Simplification, General Settings i włączacie coś takiego jak Quick Slot i wtedy będziecie mogli korzystać z dodatkowych Quick Slotów. W innym wypadku jesteście ograniczeni tylko do 9 Quick Slotów. Dodatkowo możecie sobie zmienić również mapę, wystarczy sobie mapę obrócić i jest wtedy wersja 3D. Ona też pobiera o wiele mniej FPS-ów, możecie ją całkowicie wyłączyć, to też możecie wyłączyć. W zasadzie można praktycznie wszystko wyłączyć, jeżeli tego nie potrzebujecie. Na przykład chat, quick slot, no i w zasadzie nic nie będzie widoczne. Tutaj te quick sloty nie będę wyłączał, bo zresetują mi się skille. Tak więc też zachowujecie troszeczkę FPS-ów. Tak więc wygląda to nieco lepiej. Dodatkowo możecie te informacje tutaj też usunąć. To jest interface general w zasadzie i alerts i wyłączacie sobie te wszystkie informacje. Tutaj jak widzicie, widzę tylko i wyłącznie co robi gildia. No ale jeżeli powłączam te wszystkie, no to będę widział również to, co się dzieje na serwerze, czyli kto bił jakie enchanty. Tak jak teraz widzicie, to bardzo tutaj syfy, że tak się wyrażę, bo cały czas wyskakują informacje. Również informacje, które wchodzą na marketplace, enhance, fail, life skill i tak dalej. Tak więc jest mi to kompletnie niepotrzebne, czyli można to sobie wyłączyć. Wam też polecam. Możecie również wyłączyć kompletnie wszystko, czyli nie widzicie Guild Wars, Conquest Wars, jeżeli tego wam nie potrzeba. Ja generalnie sobie Zone Change zostawiam Fitness, no i Guild Mission oraz Black Spirit i tyle. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o customowy interfejs, to jest wszystko. Generalnie, że jeżeli chcecie od zera sobie wszystko zrobić, możecie sobie zrobić Combat Focus Mode. Jeżeli to kliknę, no to po prostu wszystko mi zniknie z ekranu. No i wtedy będzie można sobie ustawiać, ale tak jak nadmieniłem, po prostu wszystko się zresetuje. Również te skille sobie, które poustawiałem, tak więc nie będę tego klikał. Również możecie sobie presety ustawiać, czyli 1, 2 albo 3. Jeżeli chcecie na przykład do life skilli czy do questów, to możecie sobie preset 1 zrobić na przykład do grindu, czyli powiedzmy nie będzie żadnych okien. Następny preset to powiedzmy powłączane skille.
i będzie preset do skilli wraz z mapą i tak dalej, czyli ustawiacie sobie na dwójkę i teraz możecie sobie je bardzo łatwo przełączać, czyli włączacie preset 1 i już macie to włączone. Tak samo możecie sobie wrócić do presetu drugiego, a i macie gotowe. Tak więc jeżeli potrzebujecie na przykład wyczyszczony ekran powiedzmy pod Node War, a potem jeżeli gracie normalnie, to chcecie te okna mieć powłączane, to nie musicie za każdym razem ręcznie, tylko włączacie w presetie. Mam nadzieję, że jest to teraz jasne, jak to zrobić. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące jeszcze interfejsu, to śmiało możecie pisać w komentarzu. No i wydaje mi się, że to by było na tyle. Tak więc widzimy się w następnym poradniku. Nie zapomnijcie o subie, lajka w górę i do zobaczenia. Yo, yo.